Witam w kolejnym filmie Poranną Porą. Przypominam, że na moim kanale jest dużo filmów odnośnie zapachów Toma Forda. Różne zapachy się u mnie przewijały, różne zapachy omawiałam. Niestety też ubolewałam nad tym, że czasy dobrych Tomów Fordów minęły. Widzimy, marka została przejęta, poszło to w taką stronę, jaką poszło, jeżeli chodzi o zapachy, jeżeli chodzi o pomysły, jeżeli chodzi o realizację, jeżeli chodzi o kwestie nazwy, nuty, a zawartość, jeżeli chodzi o cenę. Niestety poszło to w większości przypadków w bardzo złą stronę. Mówię na przykład o Lost Cherry i innych wiśniach, gdzie mamy tak naprawdę sugerowanie, nie będę mówiła Smoke Sherry, a tak naprawdę wszystkie idą w stronę na przykład słodziakową. Mamy przewracanie pewnych kultowych zapachów jak Rose Café czy Oud Mineral, ale po prostu dając coś totalnie innego i na przykład coś totalnie po prostu nijakiego, niezapamiętywalnego. No niestety taka prawda, także czasy, kiedy Ford był nazywany taką powiedzmy niszą w Douglasie, niestety minęły. To też było po części tak naprawdę spowodowane tym, że Ford zaczął się rozpowszechniać. Na początku tylko Douglas, na początku w ogóle tylko niektóre zapachy. W niektórych Douglasach wprowadzanie tych butikowych kolekcji, tych prywat, typu śliwka japońska i tak dalej, w tych karafkach. A w pewnym momencie i Sephora, i różne inne miejsca, i Notino, i Eglamour stacjonarny, po prostu wszędzie. Dostępność bardzo duża i niestety zapachy poszły w taką stronę, jaką poszły. W tym momencie stosunek ceny do jakości jest po prostu dramatyczny, dlatego że zapachy Toma Forda zawsze były drogie, ale niosły ze sobą naprawdę przegenialne zapachy. Śliwka japońska, dawny Oud Mineral, Jasmine czy Jasmine Musk, nie myślę, Jasmine Rouge. I były to naprawdę fenomenalne zapachy. Nie ma po nich śladu. Nie ma po nich śladu, wypuszczane są co chwilę coraz to nowsze, już pomijając jeszcze ich nazwy i w ogóle zapachy. Były przeglądy, były zbiorcze omówienia. Tak naprawdę wypuszczane są też zapachy, które już coś przypominają, nie są innowacyjne, więc jakby już biorąc pod uwagę ceny i brak innowacyjności, to niestety jest to totalne nieporozumienie, no, ale po prostu kwestia marka sprzedana i jest jak jest. Natomiast no, niszą to już nazwać nie można, marka jest w ogóle wszechobecna. Niszą też to już nie można nazwać pod kątem zapachów. Niszą to też nie można nazwać, zresztą tak naprawdę już wtedy ta marka była taką powiedzmy niszą w mainstreamie, a już po prostu ta linia, ta część się po prostu już totalnie przesunęła. Oczywiście dla wielu osób naprawdę takie nieodżałowane, mówię, typowe wetiwerowce. To była piękne, to był piękny zapach Cafe Rose, ale aktualna wersja nic nie ma wspólnego. Właśnie te butikowe kolekcje, te dawne kolekcje, zapachy 2012 rok. No niestety to były inne czasy tych zapachów. Cytrusy tej marki, różne wrażenie. Jeszcze to nowe Body Jour i dawne, one tutaj się jeszcze bronią. Natomiast jest dużo tak naprawdę normalnych, zwyczajnych zapachach. Zrobiła się taka trochę moda, żeby mieć zapach Toma Forda, tak jak wcześniej, nie wiem, z Michaela Kors, tak jak wcześniej, nie wiem, mieć coś z Chanel, no i po prostu, powiem tak, mieć na siłę. Można było wskazać tak naprawdę w każdym przypadku dużo ciekawszą propozycję. To jest genialny zapach. Naprawdę unikalnie podana nadmorskość, niestety po zapachu nie ma śladu. Kiedyś poznałam paczulę, właśnie kolega miał karafkę. Tylko nie wiem, którą miał. Chyba, o nie wiem, musiałam posprawdzać nuty. Wszechobecne tobacco vanille i klony. Wszechobecne Black Orchid i klony. Wszechobecne Tuscan Leather i klony. No i właśnie tego typu nazwy. Seksowna wanilia.
W ogóle pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Toma Forda, on był powiązany, to też akurat kiedyś było w tym filmie, co oglądaliśmy, odnośnie marki Gucci z marką Gucci w pewnym momencie, to jakby to były czasy lepsze dla Gucci. No i gdy był Tom Ford, to były dobre czasy marki Tom Ford. Nie ma, to nie ma. No i właśnie tutaj mamy, jakby, mamy los Sherry i piękny zapach Śliwka Polska, dawne czasy. Który to był rok? 2013 jeszcze. Mam jeszcze trochę. Ut Mineral też mam jeszcze trochę. Lilia z Szanghaju. To jeszcze też dobre czasy. Toma Forda. Także no były, były. No nieodżałowane zapachy. Sahara. Noir. No, ten Ut Mineral to ja nie poznałam, ale widząc co się zadziało w przypadku wznowienia Rolls Cafe czy Cafe Ross, no to nieporozumienie. Ten zapach. W ogóle nazywanie taką samą nazwą Cafe Rose. Tam też chyba było Cafe Rose czy Rose Cafe. Że jedynie odwróciliby, może to. O, gdzie to jest? Gdzie to jest? Inaczej zrobimy. Ford Cafe. 2023. Taka sama nazwa. A ten zapach, nie wiem jak teraz, ale kiedyś, ale nie zawsze, potrafił na mnie wyrosnąć tam iść w stronę miodowego szypru Sisley'a. Ale tutaj nuty w ogóle na to nie wskazują. Chociaż są tak naprawdę tutaj nuty, które mogą osładzać. I. No powiem tak, trzeba było sprawdzić. Natomiast coś daje taki efekt, oczywiście mniej może miodowy i tak dalej, ale budzący skojarzenia z Soir de Lune z Sisley'a. Aktualnie, jeżeli chodzi o Forda, ja mam zapach właśnie śliwkę japońską, że trochę Ut Mineral. Czy coś jeszcze mam? W tym momencie nie pamiętam. Natomiast mam jeszcze flakonik Orchid Soleil z tych wszystkich orchidei. Ta była o tyle na mnie jest bardzo ładna, bo wbrew nutom, ja bym nie powiedziała, że ona idzie w jakieś właśnie wanilię, nie wanilię i tak dalej, ale nie ma tu w ogóle w nutach cynamonowości. Ona idzie na mnie w słodkie cynamonowości. Jakieś cynamonki, cyniminis, tego typu kwestie. Marka doprowadziła do tego, że chociaż lata temu zawsze wskazywałam to jako perełki, zwłaszcza te karafkowe, generalnie te butikowe, bo te karafkowe potem też były też w tych pojemnościach mniejszych, 50-litrowych, ale wskazywałam wiele perełek, jako taką markę perełkową, jeżeli chodzi o też i taką dostępność i w Douglasie. Natomiast no niestety poszło to w taką stronę, jaką poszło. No niestety. Jakby doprowadziło to do tego, że nawet mnie nowości tej marki nie ciekawią. Jestem po prostu z wielką ilością zapachów rozczarowana. Ta seria mnie też niestety rozczarowała. Sherry Smoke. Czyli powinna to być jakaś dymna kwestia. No i tu takie dodatki są, ale co z tego, jeżeli widzimy, jakie to są kwestie? Słodkie kajali wiśniowe. Jednak z dużą ilością słodyczy Room 1015 porównują do Lost Sherry, czyli tej pierwszej wiśni, tej strony, jak widać, słodko. I tak samo ta trzecia porównywana do słodkich Escat. Więc jakby motyw wiśni ciekawy, tylko niestety realizacje fatalne. Nic po prostu nie jest w stanie pobić mojego najkochańszego zapachu z wiśnią fenomenalnej marki Mazzone ekstraktu Verena Dore. Tutaj chociaż też mamy jakieś słodsze rzeczy w bazie i nie tylko, ale efekt jest niesamowicie intrygujący, jest charakterny, jest głęboki, jest bordowy, jest wieczorowy. Jest prawdą wiśni, no i po prostu uwielbiam. Cieszy mnie każdy użyty psik, każdy użyty mililitr. Porównują to ten zapach do Raw Gold, swoją drogą świetny zapach, ale ja podobieństwa nie widzę.
Dziękuję, tych reklam wyskakuje wszędzie. A jeszcze pokażę te Raw Gold. Piękny zapach, jest to marka dostępna. To masło monakowe Mousse & Bar. Już opowiadałam o tym zapachu. Bardzo ciekawe. Ma coś retro, ma jakąś taką upojność. Ja już, ma też trochę słodyczy, ale ja już ich aż tak dobrze nie pamiętam, ale pamiętam, że wrażenia fenomenalne i wracam do nich i wracam.